Bezpłatna komunikacja to strzał w dziesiątkę. Tak uważają mieszkańcy Chocianowa, którzy korzystają z tego rozwiązania od 2019 roku. No dobry pomysł. Dla mnie to już nie, bo ja za stara, ale mówię młodym tak. Dobry. Dlaczego dobry? No dobry mówię, bo mówię mają dojazd. Mówię do Lubinia, nie? Sporadyczne wypadki, że jadę. No ale jak jest darmowy, to czego mam nie jechać, nie? Są tacy, co korzystają. Zależy ile tej komunikacji będzie, dokąd i gdzie. Takiego rozwiązania spragnieni są również mieszkańcy powiatu polkowickiego. W ostatnich tygodniach rozmawialiśmy o bezpłatnej komunikacji z mieszkańcami Przemkowa. No to pewnie, że bym korzystał. Dlaczego nie? A nie, no oczywiście, pewnie, że tak. No pewnie, że tak. No nie, no ludzie nie mają pieniędzy, to będą mieli za darmo dojazd do pracy. No niektórzy starsze osoby nie mają auta i myślę, że to by się przydało. Pewnie, że tak. Z Przemkowa ciężko gdziekolwiek się dostać. Bardzo dobre. Oczywiście tak, znacznie ułatwiłoby komunikację. No przyda się, bardzo się przyda. Super by było, bo niektórzy nie mają dojazdu. Jak najbardziej. Czy powiat polkowicki zrealizuje swoje ustawowe zadanie organizacji transportu publicznego na swoim terenie, a przy okazji wsłucha się w głosy mieszkańców, którzy zdecydowanie popierają bezpłatną komunikację?